jednym elementem jest suknia z portretami więźniów politycznych, a drugim elementem jest to, że ona została użyta w odpowiednim miejscu i w czasie, czyli podczas gali paszportów polityki w transmisji na żywo. Wiedziałam, że muszę skorzystać z tych 5 sekund medialnej uwagi. Zastanawiałam się, jaki to ma być przekaz, co mam powiedzieć. Temat więźniów politycznych jest bardzo niewidzialny, bo nie ma tam żadnych mediów ani żadnej możliwości też kontaktu z więźniami politycznymi. Na sukience było 1200 więźniów politycznych, czyli tyle osób, ile wtedy było w więzieniu Białorusi. Teraz jest ich o 1,5 razy więcej. To, że wygrałam, to dodatkowo można było pokazać tą suknię w pełnej okazałości oraz przeczytać list do rodzin więźniów politycznych. To zdjęcie wykonał mój partner Jakub Jasiukiewicz, z którym też wspólnie tworzymy w zasadzie. Na gali paszportów polityki były ciemne kotary i inny fotograf, z kolei Wojtek Radwański, na szybko zrobił mi zdjęcie, żeby można było go opublikować w mediach. Wtedy właśnie wydawało się to zasadne i bardzo trafne, by wtopienie w czerń tej postaci. To gdzieś tam naturalnie wyniknęło jedno z drugiego, że to docelowe zdjęcie też powinno być na czarnym tle, tylko że jeszcze bardziej zatopione w taki sposób, żeby postać moja nie była tam tak bardzo widoczna. Jak zrobię pracę w przestrzeni publicznej, nie w galerii, to zawsze staram się dbać o to, żeby też pracować z mediami masowego przekazu. Najbardziej głośna praca w mediach, która się pojawiła, to Minuta Krzyku dla Białorusi, która też przedostała się poza Polskę. Takie media z masowego przekazu, dziennikarze i ludzie, którzy czytali, oglądali wywiad, byli czasami nieco zaskoczeni, że tłumaczyłam i opowiadałam im o tym, że to jest w zasadzie performance i że to jest sztuka, bo granice sztuki są bardzo szerokie. Przy okazji realizacji pracy nad moim filmem, gdzie wchodzę do świata konkursów Miss jako realna uczestniczka, zawsze lubiłam powtarzać na castingach zdanie kubańskiej artystki Tani Bruguery, która mówi o tym, że nastała pora, żeby pisuar Duchampa z powrotem wynieść z galerii do toalety, żeby sztuka stała się skuteczna i miała skuteczny wymiar.